kochani, witam was w nowym vlogu, w którym już wszystko się wyjaśnia. Tak, jak widzicie po tytule tego vloga, przeprowadzamy się, wynajmujemy nowe mieszkanie, gdzie będziemy mieszkać sami. Jestem po prostu mega podekscytowana, bardzo się cieszę, zresztą mój chłopak też, oboje jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się dostać mieszkanie. Oczywiście nie jest to nasze kupione, ale wynajmowane, ale jesteśmy niesamowicie szczęśliwi. Ja na pewno trochę bardziej, bo uwielbiam takie domowe, remontowe, przeprowadzkowe sprawy, ale mniejsza z tym. Tak, kochani, prawda, przeprowadzamy się. Dzisiaj jest wtorek, a my odbieramy kluczą w sobotę, ale jest już to pewne. Dzisiaj podpisujemy kontrakt, musimy tam zrobić to online, także tak, zdaliśmy nasze referencje. Trochę z tym zwlekałam, żeby wam powiedzieć i tak tylko mówiłam z vloga na vloga, że już niedługo się dowiecie, no ale powiem wam, że te formalności, procedury, sprawdzanie referencji i tak dalej, to wszystko trwa, ale tak, już mamy to za sobą, jestem naprawdę szczęśliwa i cieszę się, że w końcu mogę wam o tym powiedzieć. Będą naprawdę super filmy, będziemy jechać na pewno do IKEA, mam w planie nagrać wam taki film zakupy na żywo w IKEA, oczywiście haul z IKEA, haul jakiś taki domowy, bo mam już trochę takich rzeczy. Wiadomo, że nie chcemy kupować nie wiadomo co, ile i tak dalej, ale, no ale wiecie jak to, zawsze trzeba coś kupić. Cieszę się bardzo z tego względu też, że będzie to nasze mieszkanie, gdzie będziemy mieszkać tylko my we dwójkę, to znaczy ja i mój chłopak, bo do tej pory zawsze mieszkaliśmy z kimś i to jest super, że się mieszka z kimś, bo jest taniej, jest bardziej ciekawie i tak dalej, ale wiecie, już chyba dojrzeliśmy do tego, że chcemy mieszkać sami i to jest naprawdę super, także naprawdę mi już ulżyło, że mogę wam o tym powiedzieć, jestem bardzo zadowolona. I dzisiaj mam naprawdę jakiś crazy dzień od rana. Właśnie ogólnie to też od kilku dni zaczęłam jeździć na rowerze. Nie pokazywałam wam jeszcze, no bo jakoś tak nie nagrywałam. No chyba nawet tydzień nie nagrywałam. Także tak, no ale już w końcu z tym mieszkaniem się wyjaśniło. Także super. Tak, zaczęłam jeździć na rowerze. Dzisiaj rano też przejechałam około... ile to może być? 6... Około 10 kilometrów? Nie. Tak, ciężki rachunek, sorry. Tak, dzisiaj przyjechałam też około 20 kilometrów, więc bardzo się z tego cieszę. Miałam dość zabawną historię, ale nawet mi się nie chce tego opowiadać. Także tak, skupmy się na tym, że się przeprowadzamy. W tym vlogu wam jeszcze nie pokażę mieszkania, ale myślę, że w kolejnym już tak. Pokażę wam mieszkanie, pokażę wam jak ono wygląda, zanim się jeszcze wprowadzimy, bo jest ono nieumeblowane. Także możecie się spodziewać takiego apartment tour i mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja bardzo. Mam nadzieję, że się cieszycie również na te filmy, które będę wam nagrywać. Ja uwielbiam przeprowadzkowe filmy z urządzania wnętrz i tak dalej. Także mam nadzieję, że wy też. Koniecznie subskrybujcie, zostawcie łapki w górę, komentarz. Dajcie znać, czy cieszycie się razem ze mną. I co, mam nadzieję, że nie będzie nudno u mnie na kanale. Ale dobra, już gadam prawie 4 minuty. Idę sobie zrobić kawę. A ogólnie właśnie, już tak wszystko wam zdradziłam na początku vloga. No ale tak, taka jest moja radość. Ogólnie jest wtorek, pogoda po prostu ostatnimi czasy jest jakaś tragiczna. Jak nie pada deszcz, to jest mega pochmurnie, albo zaraz świeci słońce, albo znowu pada deszcz. Także to jest jakaś porażka. Wiem, że w Polsce jest po 30 kilka stopni i szczerze to zazdroszczę wam takiej pogody w Polsce, bo tutaj jest 12, rozumiecie to? 12 stopni w czerwcu. To jest po prostu porażka. Ja jestem mega blada, wyglądam jak ściana, także no niezbyt ciekawie. Ojej. Nawet nie wiem, co mam wam powiedzieć już teraz, jak wam powiedziałam o mieszkaniu. Także tak, dzisiaj idę do pracy na 17, a już jest chyba koło 15, tak mi się wydaje. Muszę zrobić jeszcze jakiś obiadek, napić się kawki
uspokoić swoje emocje i zacząć ogarniać pomału rzeczy, pomału pakować nasze rzeczy. Już się nie mogę doczekać. I mam nadzieję, że wy razem ze mną i tych filmów, i przeprowadzki, i to jest mega ekscytujące, ale zarazem mega stresujące. I takie, tak, stresujące, to jest dobre słowo. Dobra, bo już gadam tutaj 5 minut o tym samym. Lecę robić sobie kawę i zobaczymy się później. Mam tutaj już pierwszy karton, tu jest naprawdę wszystko, od jakichś kosmetyków, po jakieś, tutaj mam jeszcze paczkę z tą z polskiej drogerii, jakieś rzeczy do sprzątania, tu jakieś nowe prześcieradło, worki na śmieci, takie różne sprzątaniowe rzeczy. Wszystko, co teraz w sumie kupuję, to pakuję tutaj. Dzisiaj też byłam w Funciaku, może wam pokażę, co tutaj jest, bo są fajne rzeczy. Jak pamiętacie, haul z AliExpress. To kupiłam sobie taki plakat i teraz w Funciaku udało mi się dorwać dwie takie ramki na plakat, więc to będzie na ten jeden z takimi dłoniami. No i druga taka sama ramka i do niej dokupiłam sobie też w Funciaku taki plakat But First Makeup. Bardzo mi się podoba, mam zamiar go postawić gdzieś za swoimi kosmetykami. Myślę, że będzie super wyglądać. Na razie wam nie będę pokazywać coś tamtym pudle, bo to wszystko będzie osobno, ale to mi się naprawdę mega podoba. Dobra, lecę robić sobie kawę, ogarnąć jakiś obiad i widzimy się później. Jak wam wspominałam w ostatnim vlogu, mieliśmy rocznicę i nie pokazywałam wam moich przepięknych róż, które dostałam na 7. rocznicę naszego związku. No mają już tydzień, powiem wam, ale trzymają się naprawdę super, muszę im jeszcze zmienić wodę. Piękne róże, także tak, takie mam super faceta. Kupiłam dzisiaj sobie dwa nowe produkty z The Body Shopu. To znaczy ten jest dla mnie nowy, a to jest chyba mój ulubiony produkt do mycia twarzy. To jest taki produkt 3 w jednym. Do mycia możemy to stosować jako peeling i jako maseczkę. Ja uwielbiam tą serię Tea Tree z The Body Shop. Ja często ten produkt nakładam, jak wchodzę pod prysznic i zostawiam to jako taką maskę i na samym końcu spłukuję twarz. Mam wrażenie, że ten produkt naprawdę bardzo odświeża i jest bardzo fajny w kontakcie z moją skórą. Mam wrażenie, że po tych kilku minutach, kiedy ten produkt jest na mojej twarzy, moja cera jest bardzo wygładzona, odświeżona i oczyszczona. Także ja wam polecam serię Tea Tree z The Body Shop. Naprawdę jest warta uwagi. A tutaj mam drugi produkt, jest to mydło do rąk o zapachu imbiru. Naprawdę pachnie przefajnie. Jest to naprawdę rewelacyjny zapach. Ja uwielbiam zapach imbiru i kupiłam takie właśnie mydło do rąk. Pachnie naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że też super się sprawdzi. Jestem mega zła, ponieważ ledwo zdążyłam na autobus, na który się spieszyłam, bo myślałam, że będzie trochę później, no ale na szybko zjadłam obiad i serio mega spieszyłam się na autobus, po czym autobus przyjechał, ja tu już ucieszona, o, good timing, a tutaj kierowca do mnie, o sorry, nie bierzemy żadnych nowych pasażerów. Ja tak myślę, no ale co ja mam, znaczy mówię, co ja mam zrobić, przecież idę do pracy, zaczynam pracę za pół godziny. A pan, no sorry, będzie kolejny. A ja tak myślę, no tak, będzie kolejny za pół godziny. Także chcąc, nie chcąc, muszę się spóźnić do pracy. Jestem mega zła. Do tego jest bardzo zimno. Masakra. Serio, jestem mega zła o to, bo spóźnię się do pracy, przez co jeszcze to nie jest moją winą. I dlatego mnie to mega wkurza. Poza tym jest bardzo zimno, także nienawidzę takich sytuacji. Cześć, dzień dobry. Mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest środa. Ja właśnie się zbieram do pracy. Powiem wam, że jestem mega niewyspana. I najchętniej to zostałabym w łóżku i pospała, bo jestem naprawdę bardzo niewyspana. No ale trudno, dość narzekania. Idę zrobić sobie szybko kawę i zbieram się na autobus. Wiem, że w Polsce teraz są upały, a u nas jest zimno. Zobaczcie, ja mam na sobie sweter, taki polar
I jeszcze do tego ubieram kurtkę, bo jest u nas naprawdę zimno. Myślę, że nawet nie ma 15 stopni ciepła, a w Polsce jest dwa razy tyle. Także cieszcie się tym, co macie, że w lecie jest ciepło. No dobra, mam nadzieję, że u nas też wkrótce będzie ciepło i że skorzystamy z lata, ze słoneczka. Może się wtedy wybierzemy na jakieś morze. No ale dobra, na razie to marzenia ściętej głowy. Zbieram się do pracy. Okej, okay, kawa w dłoń i lecę. Po prostu niech tylko nic do mnie nie narzeka na upały, bo ta pogoda to jest jakaś masakra. Już po prostu aż szkoda tego komentować. Jest tak zimno, pada deszcz, że to jest tragedia. Wracam właśnie z pracy, byłam jeszcze w Tesco. Pokażę wam, co kupiłam, jak wrócę do domu. Jestem mega, mega śpiąca, także myślę, że jakaś dżemka może być dzisiaj grana. Okej, okay, dotarłam do domu. Ojku, ale jestem rozmazana. Trudno. Mam ochotę dzisiaj zrobić curry z batata i z ciecierzycy. Jest to przepis z kwestii smaku. Jak będę pamiętać, to wrzucę wam na dole. Naprawdę jest przepyszne. Także kupiłam sobie ciecierzycę. Zaraz wam wszystko pokażę. Potem się tym zajmę, a teraz chyba sobie pokroję mango, bo mam dwa takie bardzo dojrzałe. I chyba sobie coś pooglądam albo zdrzemnę się. Myślę, że w taką pogodę to jest chyba najwłaściwsze wyjście. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj takie panini. Cztery panini z nasionami różnymi. Dalej mam jogurt właśnie do tego curry. Będę używać tam mleka kokosowego, ale dorzucę też jogurt. Brązowy ryż. Dalej mam dwa mango, nie mango, sorry, awokado. Są naprawdę bardzo dobre ostatnio. Tutaj jeszcze kupiłam dwa mango, bo były na przecenie. Są takie dość niedojrzałe, więc super. Za 50 pi. Naprawdę bardzo fajna okazja. Gdzieś jeszcze tam jest drugie. Mam tutaj, co to jest? Soczewica, tak, zielona soczewica. I właśnie chcę to rzucić też do tego curry. W przepisie nie ma, no ale wiecie, ja tam zawsze coś modyfikuję. Chickpea to jest właśnie cieciorka, czyli ciecierzyca. Dalej mam ulubione pieczywo mojego chłopaka. Jest to taki chleb z oliwkami. Dalej mam kolendrę. Troszkę się pomyła. Dwa takie średniej wielkości bataty do curry. Jest naprawdę pycha właśnie to curry z batatami. Ser żółty. Co tu jeszcze mam? A, i drugie mango. I to by było tyle. Takie szybkie zakupy. Właśnie staram się nie robić już takich dużych zakupów, bo jak będziemy się przeprowadzać, to żeby, wiecie, nie było jeszcze zmieszania z takimi spożywczymi rzeczami. Ale no jednak coś trzeba jeść, także staram się wszystko teraz zużywać, jakieś zapasy z szafki, z zamrażarki i tak dalej, wiecie jak to jest, żeby potem nie było problemu z takimi właśnie pierdółkami jak jedzenie na przykład, to znaczy z przewożeniem, więc staram się wszystko wykorzystywać. No ale jednak dalej w dalszym ciągu muszę robić jakieś zakupy na bieżąco. Dobra, ja sobie zrobię mango, pokroję i co? I zobaczymy, co będzie się działo. To właśnie jedzonko i pokroiłam sobie tutaj mango. Bardzo dojrzałe mango, jest przepyszne, słodziutkie, a tutaj wam sprzedam przepis na najszybsze, najzdrowsze i najlepsze lody świata. Po prostu mam tutaj zamrożonego banana, dorzuciłam troszeczkę miodu, cynamon, zblenduję i to wszystko. Naprawdę są genialne, zdrowe lody. I gotowe, mam tutaj przepyszne mango, lody bananowe. Szkoda, że nie mogę powiedzieć, że mam lody na ochłodę, bo jest wystarczająco zimno i bez tego, także tak. Po prostu cieszcie się tym, że jest u was cieplutko, że możecie się poopalać, korzystać ze słoneczka, bo masakra tutaj jest u mnie. Także tak. Ale lody polecam każdemu, niezależnie od pogody. Co to może oznaczać? To może oznaczać tylko jedno, że... A jeczka ma 3 dni wolnego. Tak jest. Zapomniałam wam powiedzieć, ale mam 3 dni wolnego i aż z tej okazji pomalowałam paznokcie. Miałam mieć 2 dni wolnego, ale z tego względu, że w sobotę mamy check-in, odbieramy klucza do mieszkania, a miałam wtedy pracować,
muszę mieć wolne, więc tam oddałam moją shiftę komuś, więc zrobiło mi się 3 dni wolnego. Stwierdziłam, że skorzystam z okazji, pomalowałam sobie paznokcie. No, w sumie mi się nawet podobają takie moje różowe kolory, ale już się świecę. Powiem wam, że teraz pada tragicznie. Masakra. No ale nic, idę zrobić jakąś kolację, zrobię właśnie to curry z patata, z ciecierzycy. Przepis wam może zostawię na dole. Dobra, ale już chciałam zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że cieszycie się z tej nowiny. Obiecuję, że kolejne vlogi będą, że będzie się działo. O to chodzi. Próbuję namówić też mojego chłopaka, żebyśmy już pojechali do IKEA, bo ja uwielbiam ten sklep. Także na pewno się wybierzemy, ale jeszcze nie wiem, może na dniach, zobaczymy. Też wam chcę nagrać film taki z zakupy na żywo z IKEA, także zobaczymy. Cieszę się, że już wam powiedziałam, że mamy nowe mieszkanie. Już wszystkie formalności są załatwione, także super. Także co, dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie kciuki, żeby nam się wszystko udało z mieszkankiem. I napiszcie, czy się cieszycie, że będą zmiany na kanale i czy cieszycie się na takie przeprowadzkowe filmy. Ja uwielbiam takie tematyki, także ja jestem mega podekscytowana. Dobra kochani, buziaki, do następnego, pa!